Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy teraz w naszej jezuickiej kaplicy w domu naszym w Gdyni. Moi kochani, tutaj każdego dnia o godzinie 20:30 spotykamy się my wszyscy jezuici, którzy tutaj mieszkają, na wspólnej modlitwie, prosząc dobrego Boga o łaskę nad światem, o szybkie ustanie tej pandemii, która jest obecnie. Moi drodzy, chciałbym was poprosić o jedną bardzo ważną dla mnie rzecz. Otóż podczas tej modlitwy różańcowej ja zawsze modlę się za was i bardzo was proszę, jeżeli jest taka wasza wola, tak chcecie, na wszelkie możliwe sposoby, czy przez Facebooka, czy przez Librusa, czy nie wiem, czy maila, przesyłajcie mi swoje intencje. Ja chcę się modlić w waszych konkretnych intencjach, moi kochani, powierzać je Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej. Modlę się za was każdego dnia, prosząc o potrzebne dla was łaski, o zdrowie przede wszystkim, abyście też, moi kochani, jak najlepiej wykorzystali ten czas bez szkoły. Bardzo mi was brakuje i bardzo za wami tęsknię. Mam nadzieję, że ta cała to całe choróbsko, czy ta epidemia, pandemia, jakkolwiek to nazwać, że to jak najszybciej minie. Życzę wam błogosławieństwa Bożego, wytrwania w tym trudnym czasie dla was, dla waszych rodziców, dla waszych bliskich. Jeszcze raz, jeżeli macie jakieś intencje, moi kochani, jakieś trudne sprawy, które wymagają omodlenia, przesyłajcie. Przesyłajcie, moi drodzy, będę się za was modlił cały czas i w waszych intencjach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.